Cześć kochani, wiem, że tu nie jestem regularnie, ale będę dodawać to po prostu film, jak będę czuła, jak będę miała czas. I dzisiaj właśnie mam czas, żeby zrobić fajną fryzurkę, którą znalazłam na TikToku. Wiem, że ciągle TikTok, ale na TikToku jest mnóstwo inspiracji i mnóstwo pomysłów na nowe fryzury i mam tu ich zapisanych, obejrzyjmy sobie razem. Okej, wydaje się to bardzo proste. Zaczynamy od dwóch kucyków. Mam tu przygotowane gumki. No i wplatamy sobie jakąś chustę. I pomyślałam, że będzie dobra taka cieniutka chusta. Tą akurat mam chyba z Zary, ale tak już dawno, dawno temu kupiłam i musi być dobra do długości waszych włosów i żeby dało się ją związać jeszcze na górze. Musi być wystarczająco długa, myślę, że ta będzie odpowiednia. Także rozczesuję włosy i zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. I robię sobie przedziałek. Czy też macie problem z tymi szczotkami, że wam się to psuje, ten dzióbek? Że wyłazi, nie wiem, łamie się i tak dalej. Ja mam non-stop z tym problem. Już chyba w trzech szczotkach mi się zepsuło, a mam te szczotki w całym domu. Więc połowa nie spełnia już swojego drugiego zadania. Tak czy siak, to jest i tak moja ulubiona szczotka do tej pory. Nie mam lepszej. Linkuję wam na dole, jakbyście byli ciekawi, która dokładnie. I widziałam, że mają teraz w różnych kolorach, więc myślę, czy sobie po prostu jakieś miętowej na przykład nie zamówić. Dobra, biorę sobie tutaj gumkę w kolorze moich włosów i związuję. I tak samo z drugiej strony. Przyznać się, kto kiedyś nosił dwa kucyki. Robię to dość luźno, żeby dało się tu bez problemu przepleść tą naszą chustę. Może wyglądam jak taka maryna. Dobra, i teraz chusta. Długa, cieniutka, jak mgiełka i równo na pół. Wiecie co, kiedyś takie chusty też w lumpeksach kupowałam, bardzo często. Kiedyś w ogóle była duża moda na apaszki. Pamiętacie początki YouTube'a, apaszki w czaszki, a la Alexander McQueen, tego było pełno. I właśnie chusty kupowałam bardzo często w lumpeksach. Jak nie znajdziecie w sieciówce, bo nie zawsze są, to poszukajcie, jak będziecie gdzieś w lumpie, to zwykle jest ich bardzo dużo, chust i szali. Także teraz co, biorę na pół tutaj i przeplatam przez gumkę. Przez gumkę? Czekajcie, muszę zobaczyć. Przez gumkę czy przez kucyk, bo już nie pamiętam. Momento. A nie przez gumkę, przez tutaj nasz kucyk. O, w ten sposób. Wcisnę sobie i z drugiej strony tak samo, czyli nawet nie przez gumkę, ale przez gumkę też by wyszło. Ok, wkładam tutaj od spodu przez kucyk na górze, więc warto, żeby był luźniejszy. I teraz ściskamy. I teraz zaplatam sobie z moim kucykiem. Jest to bardzo proste. Wystarczy, że przedzielicie sobie wasz kucyk na pół. O. I macie teraz trzy jakby części warkoczyka. Tak jak myślałam, u mnie jest problem, bo mam za długie włosy. Już mi się kończy moja chustka. Kurczę, to będzie dobre właśnie, jak ktoś ma krótsze. Zobaczymy, jak to wyjdzie mimo wszystko. Bo raczej nie zawiążę sobie tutaj takiego, wiecie, pinapowej końcówki. Ale zobaczymy. Plotę aż do samego końca. I na końcu użyję cieniutkiej gumki, żeby to zabezpieczyć. Też w kolorze włosów. No zobaczymy. Myślałam, że sobie to trochę jeszcze rozszerzę. No, spróbuję je zaraz jeszcze. Ale akurat idealnie na długość moich włosów wyszło. O, tyle. I druga strona tak samo. Przedzielam sobie włosy tutaj na pół. Wiecie, na TikToku wszystko tak idealnie wygląda i tak bardzo prosto. A później wiele tych sposobów się po prostu nie sprawdza, bo mamy nie takie włosy, bo mamy nie taki produkt. Po prostu w kamerze, czy tam na szybko, wiecie, w tym krótkim filmiku, no wydaje się wszystko takie mega proste. No tu mam troszeczkę dłuższą końcówkę, więc może tu zadziałam. Dobra, mam tu dłuższą, udało się. Czyli musiałabym jeszcze równiej to przedzielić. Teraz to wygląda jak takie warkocze rdzennych mieszkańców Ameryki. Oni, te dziewczyny na TikToku też pokazują swoje
plemienne fryzury, nieraz mają właśnie podoczepione do warkoczy takie różne rzeczy, nie chcę nazywać, bo nie chcę przekręcać, jak się nazywają, ale takie wiecie, różne plemienne ozdoby. Dobra, teraz luzuję sobie trochę, bo wiecie, bo chcę, żeby mimo wszystko ten warkocz, że tak powiem, był taki sztywny. Robię to z Wami pierwszy raz, nie robiłam nigdy tej fryzury, więc zobaczymy razem. No i co, przydadzą się też jakieś wsówki, bo akurat mam takie wsówki z bazarku, które są pod kolor, widzicie, które są używane. Warto się zaopatrzyć właśnie w Wasz kolor. I co teraz? Teraz albo robię tak, ale mam za długie, albo zamieniam je miejscami. I lecę tak. I tak chyba będzie lepiej wyglądało też z tyłu. Teraz jeszcze w tym jeansie wyglądam jak kobieta pracująca. We can do it. Trzeba to jakoś przypiąć. Tego tak nie zostawię. Muszę to przypiąć do włosu, do podstawy. Także kilka wsówek się przyda, żeby umiejscowić warkoczyki na miejscu. Związać to ja ich nie zwiążę za bardzo. Ale wygląda to całkiem, całkiem fajnie. Ciekawie bardzo. Te warkocze są dosyć ciężkie, więc trzeba je naprawdę dobrze przyczepić tutaj kilkoma wsówkami czy szpilkami fryzjerskimi, co tam macie. Ok, jeszcze mam tutaj tą końcówkę, która normalnie powinna być związana z drugą końcówką, więc po prostu sobie tutaj przeciągnę z dwa razy. Tu mam trochę widoczną tą gumkę, niestety. Więc co zrobię, to złapię sobie trochę wsówką. Tak to wygląda. Zobaczmy, jak wygląda z tyłu. Ja nie mam pojęcia, jak wygląda z tyłu. No z tyłu prezentuje się całkiem nieźle. Uważam ogólnie, że fryzura jest dosyć udana. Na pewno musicie dostosować sobie długość tej chustki do Waszych włosów. Ja bym sobie jeszcze tutaj coś wyciągnęła przy twarzy. Wiecie, że nie lubię takich ulizanych, zbyt grzecznych fryzur, żeby to nie wyglądało tak ciotkowo. Żeby było trochę jednak luźniejsze w stylu boho. Coś bym tu powyciągała, żeby coś tu się zadziało. Nawet można by podkręcić tutaj tych kilka pasów, jak Wam się podoba. Wiecie, ja lubię, żeby to było trochę takie nieidealne. No ale jestem ciekawa, jak Wam się taka propozycja podoba, czy Wy próbujecie, czy macie ochotę zrobić to na sobie, na swoim dziecku. Dajcie znać, jak ta fryzura Wam przypadła do gustu. Mi się podoba, powiem Wam, że coś innego, coś nowego, bardzo fajny sposób. Zostawcie kciuka do góry, jeżeli Wam się podobało i widzimy się w kolejnym tutorialu. Buziaki, kochani. Cześć!